O, to zwrotny ten zwrotny. Bo jak nie, to kałcie pójdzie. Mały paluszek. Staje się przeźroczysty, powoli staje się i zmienia. Co się stało? Longi kupę zrobił? Longi zostrałeś? Ten. Żółty kartonik dla jednego z zawodników klęczą i 2 minuty poza grą 6:15. Tutaj z sędziami podpowiada, w tym czasie może wejść na pole gry. Ktoś powciekał, bo go ukurwił.
1-0 dla zespołu z Klęczan. I w komplecie już zespół z Klęczan. Michał Olech autorem bramki dla zespołu z Klęczan. Rozpoczyna grę zespół z Klęczan. I jest bramka dla zespołu w białych strojach, dla drużyny Progresu Kawęczyn i jest remisowo po blisko 9 minutach spotkania. To nie jest podanie. Jakub Chimiel zdobywcą bramki dla zespołu Progresu, bramki dającej wyrównanie. Jeden Progres, jeden ich rywale, czyli zespół z Klęczan, plon Klęczany. Thank you.
10 minut meczu pomiędzy zespołami Skawęczyna i Klęczan za nami. Rezultat remisowy 1-1. A po tym spotkaniu, które kończy zawody eliminacyjne, mecz o trzecie miejsce. Obydwa spotkania, czyli mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy, będą trwać 2 razy 15 minut. To spotkanie, które kończy eliminację, jeszcze druga jego połowa, tak jak wszystkich spotkań eliminacyjnych, trwać będzie 10 minut. Daniel Szczałka i Jacek Miel to arbitrzy, którzy rozstrzygają te zawody, reprezentują kolegium sędziów Dębica. Dzisiejsze zawody rozstrzyga również Arkadiusz Kuczaj. Cała trójka to arbitrzy kolegium sędziów z Dębicy. Progres Skawęczyn, zespół w strojach białych, obejmuje prowadzenie w tym ostatnim meczu eliminacyjnym 2-1. Damian Michalik, zdobywcą bramki drugiej dla zespołu Progresu Skawęczyn. Jeszcze na tej nie stanę.
dawaj, dawaj. Rzut wolny dla zespołu Sklęczan. 5 minut jeszcze trwać będzie to spotkanie. Potrzebuję numer do tych waszych niby trenera. Bo halus się nie mam. To będzie miał szwagier, a nie szwagier. O, tam. Tam. Tyle mi się. Ej, pączek bez rączek, jak nie? Powiedz mi, pączek bez rączek. Ej, ale odsłoń. Pamiętasz go? No, on pada to z tobie. No. 20 euro. Fajne zdjęcie. Tak jak słodko wyszedłem, jak pączek bez rączek. A to z jednej strony mama, z drugiej strony tata, tak? Dziękuję. Mama nie powie, ale... Nie lubisz, nie? Nie. Nie śpię, w ogóle. I jest bramka. Bramka dla zespołu Progresu, który obejmuje po tej akcji prowadzenie dwubramkowe. Progres, Kawęczyn, 3, Plon Klęczany, 1. 3-1. Co? Nie słyszę? Jeszcze raz? Już do kąta, nie wiem. Jeszcze raz? Do kąta, bo Mądrego pojedynku, bo ta nie zaprosiła. A to jeszcze razem, czy nie samo?
zeszły, co je było, a co je to. I bramka numer 4 dla zespołu Progresu Kawęczyn. 60 sekund do zakończenia spotkania. Ostatniego spotkania eliminacyjnego, 8 noworocznego turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. A po zakończeniu spotkań eliminacyjnych jest bramka, kolejna bramka, druga bramka w tym meczu dla zespołu Sklęczan 2, Klęczany, Kawęczyn 4. Jak już mówiłem, jest to ostatnie, 20 spotkanie eliminacyjne turnieju 8 już o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, noworoczny turniej halowej piłki nożnej, 8 raz. Trzecia bramka, nie ustępuje. Zatrzymujemy czas, bo jedna bramka różnicy. 4-3 prowadzi zespół z Kawęczyna z drużyną z Klęczan. I takim rezultatem 4-3 kończy